Witam. Teraz zaproponuję Wam kilka ćwiczeń na skoliozę. Przy czym będzie to skolioza lędźwiowa, lewostronna, a to z prostej przyczyny, ponieważ sama cierpię na takie skrzywienie i dlatego chciałam z Wami się podzielić ćwiczeniami, które mi pomagają. Mam nadzieję, że Wam również pomogą. Czym jest skolioza? Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa i jest ona spowodowana wieloma różnymi czynnikami. Najczęściej problemy wynikają z tego, że mamy osłabione mięśnie grzbietu, mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie dolnej części grzbietu i mięśnie brzucha. Bo to wszystko odpowiada za naszą prawidłową, wyprostowaną postawę. Również mamy złe nawyki w życiu codziennym. Długo siedzimy w jednej pozycji, siedzimy zgarbieni. Często mamy pewne partie ciała przykurczone, dosyć mocno mięśnie są skurczone. Źle podnosimy ciężary. Wiele różnych czynników ma wpływ na to, że później w efekcie wielu lat cierpimy na wszelkiego rodzaju schorzenia. Jeśli chodzi o skoliozę i o ćwiczenia, jak już powiedziałam na początku, to zaproponuję Wam ćwiczenia na skoliozę lędźwiową. Mamy też skoliozę piersiową, czyli to jest wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym. Kręgosłup normalnie powinien być w linii prostej. Tutaj widzicie anomalia, wygięcie w odcinku piersiowym. Skolioza lędźwiowa, czyli to, co nas dotyczy, to wygięcie, odgięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, w prawo lub w lewo. Ćwiczenia, które wykonamy, należy robić dokładnie, powoli. W pozycji zostajemy około minimalnie 5 sekund. Zwracamy uwagę na równomierne oddychanie. Ja wszystkie ćwiczenia po kolei będę omawiała. Zapraszam do ćwiczeń.